diesel do miasta. Aktywistyczne helikoptery już startują i za chwilę ostrzelają mnie z karabinu komentarzowo-maszynowego. Co nie zmienia faktu, że małe diesle nadal istnieją i ludzie je kupują. Mały diesel do miasta ma tą zaletę, że chociaż klekocze, to mało pali. Można nim tkwić w gęstych korkach, a i tak rzadko kiedy przebije 6 litrów na każde 100 km. Oczywiście jeśli ma filtr sadzy, to ten filtr prędzej czy później się zapełni. Ale zapełniony filtr można wyczyścić i nie robić sceny, bo po coś w końcu on jest. Zatem zaczynajmy. Proszę również o Wasze komentarze, jakie Wy auta miejskie polecacie zarówno z dieslem, jak i benzyną pod maską. Miejsce pierwsze. Toyota Yaris drugiej generacji. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2010 roku z silnikiem wysokoprężnym 1.4 o mocy 90 koni. Przez lata Toyota, poza małymi wyjątkami, utrwaliła swoją pozycję rynkową solidnymi i niezawodnymi samochodami. Kto z Was pamięta Toyotę Starlet P9, która przez lata okupowała pierwsze miejsce statystyk niezawodności? Czy Yaris drugiej generacji również może pochwalić się taką opinią? Otóż tak. Yaris należy do pojazdów, które na rynku wtórnym są bardzo cenione. Starsze roczniki, zwłaszcza te pochodzące z polskich salonów, charakteryzowały się jednak ubogim wyposażeniem. Wielu egzemplarzy brakuje np. wspomagania kierownicy czy klimatyzacji. Niezależnie od generacji, samochód wciąż uznawany jest za wzór trwałości. Toyota Yaris drugiej generacji, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie była autem, które całkowicie zerwało z przeszłością. Druga odsłona miejskiego malucha to raczej rozwinięcie trendu stylistycznego zapoczątkowanego kilka lat wcześniej. Trójkątne przednie reflektory zostały odrobinę wydłużone. Znaczek Toyoty jest wyraźniej zaakcentowany poprzez dodatkowe przetłoczenia na pasie przednim. Z boków uwagę zwraca wysoko poprowadzona, dynamiczna linia szyb projektowana na wzór kształtu klina. Toyota Yaris może się podobać, jednak ciężko byłoby określić to auto mianem wyjątkowo urodziwego. To cecha wspólna większości aut tego producenta. Wnętrze Yarisa spodoba się z pewnością osobom, które lubią chłodne barwy. Na tle ciemnoszarej tapicerki oznacza się tylko srebrna konsola centralna oraz elementy drzwi. Te ostatnie wykonane, a jakże, w jaśniejszym odcieniu szarości. Wszystko wykonane z plastiku niekoniecznie pierwszego sortu. Za to konstruktorom należą się słowa uznania. W 3,8-metrowym Yarisie gospodarowali sporo miejsca. 4 dorosłe osoby mogą podróżować zupełnie komfortowo. Kolejny plus to ergonomia. Wszystko jest tu pod ręką, a nauczenie się przełączników zajmuje krótką chwilę. Pozytywnie zaskakuje także liczba schowków. 2 znajdują się w desce rozdzielczej, kolejne nad wylotami dmuchawy, po jednym z każdej strony konsoli centralnej, następnie w drzwiach. A to i tak nie wszystkie. Bagażnik ma 272 litry pojemności. To nieco gorzej od konkurencji. Na szczęście Toyota ma przesuwaną i dzieloną tylną kanapę, która pozwala łatwo zarządzać przestrzenią bagażową. Wystarczy jeden ruch ręką, by ze wspomnianych 272 litrów zrobiło się 363 litry. Projektanci pomyśleli też o płaskiej podłodze. Po złożeniu kanapy nawet sporych rozmiarów karton wchodzi bez najmniejszych problemów. Jeśli chodzi o silnik, polecam mojego dieselka Toyoty, który zadebiutował w Yarisie w 2001 roku. Można uznać za najlepszą jednostkę wysokoprężną tego producenta, opartą na technologii wtrysku Common Rail. Nie jest co prawda to mocny silnik, ma całe 90 koni, ale za to jest oszczędny, niezawodny i naprawdę tani w naprawach. Toyota nie stworzyła prostego silnika, ponieważ zastosowano wysokociśnieniowy wtrysk Boscha, turbosprężarkę o zmiennej geometrii oraz intercooler. Te elementy osprzętu są albo tanie w naprawach, np. wtrysk, albo bardzo trwałe jak do ładowania. Natomiast to, czego nie dało się zrobić naprawdę dobrze, nie pojawiło się w tym silniku. Mowa oczywiście o kole dwumasowym, w tym silniku po prostu go nie ma. Silnik występuje zasadniczo w dwóch odmianach mocy, 75 i 90 koni. Jest też wersja 88-konna, ale stosowano ją wyłącznie w Mini 1D. Tu odpowiedni oczywiście silnika 90-konnego. Słabszy motor jest najmniej skomplikowany, ale wycofano go w 2008 roku. Eksploatacja nie jest wymagająca. Producent dopuszcza nawet zastosowanie oleju 15W na 40. O
Używajcie minimum 10 WNA-40 dobrej klasy. Wymieniajcie go co 10 tysięcy km. Napęd rozrządu realizuje bezproblemowy łańcuch. Zalecam natomiast kontrolę luzu zaworowego co około 40-50 tysięcy km. Pamiętajcie również o wymianie napędu osprzętu wraz z pompą wody, ponieważ zdarzają się przecieki i zapowietrzanie układu chłodzącego. Toyota Yaris drugiej generacji należy zaliczyć do wyjątkowych samochodów. Skomplikowane konstrukcyjnie współczesne samochody psują się na potęgę, a starsze, prostsze ze względu na wiek czy już przebieg. A Yaris po prostu się nie psuje, dlatego trzeba liczyć się z wyższymi cenami, za które często można kupić równy wiekiem samochód kompaktowy. Z tym, że nie będzie on aż tak bezawaryjny. Dlatego szczerze polecam Yariskę drugiej generacji jako bardzo dobry samochód miejski za 15 tysięcy złotych. Miejsce drugie. Kia Venga. Za 15 tysięcy kupicie auto z 2009 roku z silnikiem 1.4 CRDI o mocy 90 koni. Kia Venga to miejski minivan produkowany od listopada 2009 roku. Auto oparte jest na tej samej platformie co Hyundai i30 oraz Kia Ceed. Wygląd Vengi to z pewnością jego mocna strona. Samochód jest nowoczesny i ekstrawagancki. Przód wygląda naprawdę ładnie. Zawdzięcza to dużym reflektorom zachodzącym głęboko w błotniki oraz pokaźnemu chromowanemu grillowi. Kierunkowskazy wbudowane w lusterka podkreślają nowoczesność tego modelu. Auto charakteryzuje się zwartą bryłą nadwozia. Z boku wyróżnia się ciekawie prowadzonymi liniami szyb. Również tył nie odbiega od reszty. Charakterystyczne jest wcięcie na klapie bagażnika, nadające kij oryginalności. Jednobryłowa karoseria i ciekawe linie z pewnością skutecznie opierają się nieubłaganie płynącemu czasowi. Nadmuchana sylwetka o krótkich zwisach i dość sporemu rozstawowi osi nawet dzisiaj może się podobać. Kia ma w sobie ręku atuty w postaci przestronnego wnętrza, oszczędnych jednostek napędowych i przede wszystkim atrakcyjnej ceny. Koreański rodowód przestał przeszkadzać Europejczykom, a rosnąca popularność azjatyckich konstrukcji powinna dać do myślenia chociażby niemieckim producentom. Wnętrze również nie rozczarowuje. Przede wszystkim do jego wykończenia użyto przyzwoitej jakości materiałów. Konsola środkowa zapewnia przyzwoitą ergonomię i jest estetyczna. Wygodną obsługę ułatwiają duże przyciski oraz gniazdo USB umożliwiające odtwarzanie muzyki z pamięci przenośnej. Wnętrze jest żywe dzięki zróżnicowanej kolorystyce zastosowanych materiałów. Plastiki użyte do wykończenia konsoli centralnej pokryto szarym lakierem. Kierownica nie dość, że ładnie się prezentuje, jest jeszcze bardzo wygodna. Ciekawie zabudowano zegary. Znajdują się one w trzech oddzielnych tubach. Jeśli chodzi o bagażnik, składając kanapę uzyskamy 1253 litry pojemności, a w jej standardowym położeniu możemy liczyć na kufer o pojemności 440 litrów. Po złożeniu siedzeń podłoga jest całkowicie płaska. Pod wygłodziną bagażnika znajduje się dodatkowy schowek z miejscem na drobiazgi i możliwością założenia siatki, która będzie je podtrzymywać. Jeśli chodzi o silnik 1.4 CRDI, produkowany był w wersji 75, 78 oraz 90-konnej. Silnik czterocylindrowy posiada wtrysk bezpośredni realizowany za pomocą systemu Common Rail z układem wtryskowym Delphi. Silnik nie posiada dwumasowego koła zamachowego, więc koszt wymiany sprzęgła będzie oscylował w granicy max 1000 zł z robocizną. Silnik cieszy się dobrą opinią wśród kierowców. Charakteryzuje się małą awaryjnością oraz niskim zużyciem paliwa. Ponadto dużym plusem jest zastosowanie łańcucha rozrządu. Również kultura pracy silnika stoi na przyzwoitym poziomie. Po stronie minusów należy zapisać przeciętną dynamikę. Osiągnięcie pierwszej setki zajmuje około 15 sekund. Jednak pamiętajmy, że Kia to auto miejskie i do normalnego przemieszczania po zakorkowanych ulicach w zupełności wystarczy. W silniku poprzez komputer po przypchaniu filtra DPF pojawia się różnica ciśnienia na początku i końcu filtra i włączane jest automatyczne wypalanie DPF. Ten proces trwa około 20 minut. Komputer podaje zwiększoną dawkę paliwa. Jeżeli w tym czasie zgasi się silnik, np. na parkingu lub przed domem, to nadmiar paliwa do oleju napędowego ścieka do miski olejowej. W efekcie wskaźnik oleju silnikowego osiąga poziom 1-1,5 cm powyżej max. Na stacjach Kia można za 120 zł wypalić DPF lub dodawać co 3000 km środków do czyszczenia DPF-u, ale też wtryskiwaczy. Ważne jest tutaj, aby co jakiś czas przejechać się poza obrzeża miasta i wypalić filtr, jeżeli nie chcemy co jakiś czas odwiedzać serwisu. Podsumowując, wędrując między samochodami do miasta, warto wziąć pod uwagę Kia jako dobre auto
do przemieszczania się w dżungli miejskiej. Samochód, który na dobrą sprawę trudno przypasować do konkretnej klasy. Venga to auto, które niejedno ma oblicze. Nada się do miasta i również na trasę. A do tego oferuje sporo przestrzeni. Nic dziwnego, że coraz więcej osób wybiera ten model, mimo iż wcale nie rzuca się w oczy na drodze. A wielu koreańską markę prędzej utożsamiłoby z innymi modelami. Miejsce trzecie. Citroen C3 drugiej generacji. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2013 roku z silnikiem 1.6 EHDI o mocy 92 koni. W C3 z niewielkim turbodieslem pod maską Francuzi próbowali połączyć piękno, funkcjonalność i ekonomię. Mały Citroen, choć w porównaniu z pierwszą generacją urósł i zmienił się diametralnie, wciąż ma w sobie coś, co przyciąga wzrok. Francuzi ciągle jeszcze mają dobrą rękę do estetyki i C3 drugiej generacji po prostu to widać. Nadwozie nie jest już tak bąblowate jak kiedyś i wygląda bardziej dynamicznie, ale wcale nie pogorszyło to jego funkcjonalności. Miejsca nie brakuje, bagaż ma pojemność aż 300 litrów. We wnętrzu można poczuć się naprawdę miło. Ciekawa stylistyka deski rozdzielczej, dobre materiały i nienaganne wykończenie to atuty przedziału pasażerskiego. Dopracowane detale cieszą oko. Przyjemność z jazdy potęguje dobre wyciszenie silnika i podwozia. Przednia szyba wprowadzona niemal do połowy dachu, standard oczywiście wersji Exclusive, spodoba się tym, którzy zamiast smutnej, szarej tapicerki nad głową wolą widok nieba. Francuzi jednak tak mocno postawili na design, że zapomnieli troszkę o funkcjonalności. Przynajmniej jeśli chodzi o czytelność wskaźników przed kierowcą. Dlatego wnętrze oceniam na 5 z małym minusem. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj motor 1.6 EHDI o mocy 92 koni. Dynamika silnika w sam raz sprawdza się w zwykłej, codziennej eksploatacji. Cenna jest również jego elastyczność, nie trzeba raz po raz sięgać do dźwigni zmiany biegów. I najważniejsze, technologia EHDI zwana przez producenta mikrohybrydą. W C3 kierowca odczuwa jej obecność jedynie poprzez system start and stop, który włącza silnik na każdym postoju i uruchamia go ponownie po wciśnięciu sprzęgła. Działa bez zarzutu, a przede wszystkim bardzo szybko. Niektórzy mogliby się uczyć od koncernu PSA odpowiednio sprawnego włączania silnika. Trzeba też dodać, że przerwa w pracy jednostki napędowej może trwać naprawdę długo, mimo włączonego oświetlenia czy grającego radia. Zastanawia także fakt, że w wydaniu francuskim silnik potrafi się wyłączyć jeszcze kiedy auto się na przykład toczy, na przykład dojeżdżając do świateł. A co z ekonomią? Co w praktyce daje mikrohybryda? To zależy. Jeśli nie jeździmy w korkach, efekty są mizerne, więc warto wziąć wówczas zwykłego HDI-ka. W takich warunkach system start and stop działa sporadycznie. Wyłączenie silnika następuje z rzadka. A silnik 1.6 HDI mimo wszystko bardzo oszczędnie obchodzi się z paliwem. Przeciętnie zużywa 5 litrów na każde 100 km, 4 w trasie i 6 litrów na 100 w mieście. Jeśli zmagamy się z gęstym ruchem ulicznym i ogromnymi korkami, to na automatycznym zatrzymywaniu silnika można zaoszczędzić około 0,4 litra na każde 100 km. Więc tak naprawdę nie system start and stop wpływa na niskie zużycie paliwa, ale sam silnik, który według mnie jest jednym z lepszych na rynku, jeśli chodzi o motory wysokoprężne. Proszę o Wasze komentarze. Jak Wy widzicie cały ten system start and stop? Czy sprawdza się u Was i czy według Was ma to ogólnie sens? Podsumowując, Citroen C3 stanowi interesującą propozycję pośród samochodów miejskich z drugiej ręki. Auto jest ponadprzeciętnie przestronne, przyzwoicie wyposażone i ma stosunkowo udane turbodiesle. Niewątpliwą zaletą jest stosunek ceny do jakości. Za 15 tysięcy kupicie auto naprawdę zadbane i najmłodsze z zestawienia. Miejsce czwarte. Volkswagen Polo. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2010 roku z silnikiem 1.6 TDI o mocy 90 koni. Volkswagen Polo 5 to kolejna generacja niemieckiego auta segmentu B, które od dekad jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w Europie. Dlaczego tak wielu klientów wybiera właśnie ten model, skoro pod względem ceny zakupu to jedno z najdroższych aut w swojej klasie? Spora grupa uważa go też za najlepszą konstrukcję spośród miejskich wozów. Według mnie to po prostu jest przyzwyczajenie ludzi, którzy uważają Volkswagena za wzór. Nie do końca tak zawsze jest, jeśli chodzi o modele ze stajni Volkswagena. Jednak jeśli chodzi o Polo, to tutaj nie powiem też złego słowa. To dopracowane auto, o ile pod maską będzie pracować diesel 1.6. Volkswagen Polo to samochód typowo miejski, dedykowany przede wszystkim kierowcom jeżdżącym w pojedynkę z jednym pasażerem lub dziećmi.
Samochód zadebiutował na rynku w 2009 roku jako 3- i 5-drzwiowy hatchback. Co ciekawe, zaraz po premierze Volkswagen Polo 6R zdobył tytuł Car of the Year. Rok później do oferty dołączyła odmiana sedan, ale była oferowana tylko na wybranych rynkach. Design Volkswagena Polo 5 generacji, choć nie wzbudza większych emocji, to wygląda nowocześnie i może się podobać. Dominują tu przede wszystkim ostre kanty. Najbardziej charakterystyczną cechą sylwetki tego modelu to agresywnie wyglądające reflektory, kwadratowe tylne lampy oraz typowe dla koncernu Volkswagena lusterka. Wnętrze Volkswagena to wzór w segmencie auto klasy B. Zastosowano tu dobrej jakości materiały i precyzyjnie je spasowano. Nie ma mowy o skrzypieniu czy trzaskaniu deski rozdzielczej w trakcie jazdy. Wzorowa jest też ergonomia, a obsługa urządzeń pokładowych jest dziecinnie łatwa i intuicyjna. Fotele są mocno wyprofilowane i dobrze trzymają na boki. Miejsca z przodu jest w sam raz. Jeśli jednak usiądą tam wyższe osoby, to przestrzeń na nogi z tyłu drastycznie się skurczy. To zdecydowanie miejskie auto na krótkie trasy. Bagażnik ma pojemność 280 litrów, a po rozłożeniu tylnej kanapy przestrzeń ta rośnie do 952 litrów. Jeśli chodzi o silnik, polecam tutaj motor 1.6 TDI o mocy 90 koni. Porównując go do 3-cylindrowca 1.4 TDI, można mówić o aksamitnej pracy. W zależności od modelu posiada również moc 75 oraz 105 koni mechanicznych. Silnik produkowany był od 2005 roku. Zastosowano tu kilka rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów spalania oraz zwiększenie dynamiki silnika. Jednostka czterocylindrowa posiada wtysk bezpośredni realizowany przy użyciu systemu Common Rail drugiej generacji z piezoelektrycznymi wtyskiwaczami o ciśnieniu 1600 bar. Ich największą wartością jest bardzo precyzyjne dawkowanie paliwa wprost proporcjonalne do obciążenia silnika. W opinii kierowców to udany motor, jednak pamiętajcie również, że te silniki również wymagają, aby były czasem przeganiane na drogach szybkiego ruchu. Podsumowując, Volkswagen Polo od lat uważany jest za wzór w swojej klasie, czego dowodem jest choćby tytuł Car of the Year. Dlaczego niemieckie auto jest uważane za jedno z najlepszych? Przede wszystkim ze względu na rewelacyjne własności jezdne, bogate wyposażenie i bardzo dobre wykończenie wnętrza. Auto może też pochwalić się wysokim poziomem niezawodności. Dlatego tak jak nie przepadam za autami niemieckimi, które według mnie mają ostro zawyżone ceny, tak Volkswagena Polo polecam z czystym sumieniem. Miejsce piąte. Jak zawsze w moich materiałach, to auto nietypowe. Tym razem to Mini One D. Auto za 15 tysięcy kupicie z 2009 roku z silnikiem diesla 1.6 o mocy 90 koni. Tutaj jednak mała uwaga. Aby zakupić Mini z tego rocznika i z tym dieslem, to musicie niestety dołożyć około 2000 zł, aby zakupić naprawdę zadbanego Mini. A teraz pytanie, dlaczego akurat Mini wybrałem do tego zestawienia? Powody są dwa. Po pierwsze, ten silnik to jednostka francuska 1.6 HDI o mocy 90 koni. Tak dosłownie zapożyczona od Francuzów. To bardzo udany motor, który do końca nie miał ani filtra cząsteczek stałych, ani dwumasowego koła zamachowego, ani turbo o zmiennej geometrii. A czego nie ma, tego nie badają na badaniu technicznym. Po drugie, ten silnik rewelacyjnie mało pali. Serio, można zejść poniżej 5 litrów na każde 100 km. No może nie w mieście, ale tak ogólnie. Przy tym Mini jest po prostu jakieś. Ma ciekawe wnętrze. Niektórzy co prawda twierdzą, że okropne. Charakterystyczne małe szyby i zadziwiająco dużo miejsca z tyłu. Oraz bagażnik wyglądający jak, no nieśmieszny żart. O dziwo, nawet z najsłabszym dieslem w tej generacji Mini jeździ się jak... Czyli no właśnie jak? Otóż dość dynamicznie. Żadne Mini nie jest tanie, a mimo to chętnych na niego nie brakuje. Trudno o lepsze połączenie stylu z legendarnym prowadzeniem. Już na wstępie muszę zaznaczyć, że Mini to po prostu Mini. By ułatwić rozeznanie w odmianach różniących się mocą, dla słabszych producent zarezerwował dopisek One, dla pośrednich Cooper, a dla najmocniejszych Cooper S. Analogicznie dla Disney nazywają się one One D, Cooper D i Cooper SD. Osobne nazwy zastosowano także dla pozostałych wersji nadwoziowych. Jeśli chodzi o wnętrze, projektanci Mini zrobili wszystko, by kokpit ich samochodu w każdym aspekcie wyglądał niecodziennie. Dominują krągłości, nawiewy, zegary, klamki, a w centralnym miejscu znalazła się wizytówka samochodu Mini, czyli pokaźny prędkościomierz. We współczesnym modelu wkomponowano w niego również wyświetlacz i panel radia. Z kolei przyciski klimatyzacji swoim kształtem nawiązują do logo marki. Tak atrakcyjny wizualnie kokpit wymaga przyzwyczajenia w zakresie obsługi. Niemniej do wykończenia nie można mieć żadnych zastrzeżeń. W
końcu czuwało nad tym BMW. Sportowe aspiracje modelu podkręca bardzo niska pozycja za kierownicą i bliskość wszelkich elementów obsługi samochodu. W przedniej części nadwozia miejsca jest wystarczająco, można daleko wyciągnąć nogi. Trzeba przywyknąć do blisko umieszczonej i niskiej przedniej szyby. Podsumowując, Mini One D to samochód dla indywidualisty szukający auta nietuzinkowego, choć co prawda nie taniego. Doskonałe osiągi i prowadzenie nie są w stanie zrekompensować zaporowej dla wielu osób ceny, za którą w dalszym ciągu otrzymujemy ciasne i nie do końca niezawodne auto. Jednak gdy wybierzemy Mini z silnikiem 1.6 HDI, będziemy cieszyć się ciekawym autem, które będzie mniej awaryjne niż na przykład silniki benzynowe 1.6 THP. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy polecacie auta do miasta z silnikiem wysokoprężnym. Dziękuję.